Uwaga, uwaga, komunikat specjalny. Zbrodnia przy ulicy Popolo. Dnia 12 września niejaka Teresa Z. usiłowała zamordować swego męża, przejeżdżając go samochodem. Prokurator przypuszcza, że niewierny małżonek tłumaczył się tak. Teresa, daj spokój, auto nie jest do zabawy. Ja nie jestem jej ciekawy, głupi sport. Teresa, daj spokój, bo opiszą nas w gazetach. Stój, kochanie, to już meta, co za trwiot. To wszystko przez sąsiadkę, ja spotkałem ją przypadkiem. Serwus padnie do mnie mały, z dala już wołała tak. I chciała się całować, odmówiłem, daję słowo. Rozmawiałem z nią o tobie wciąż. Teresa, daj spokój, auto nie jest do zabawy. Wyłącz gaz i słuchaj, kiedy mówi mąż. Nie, Teresa, nie setką, nie, 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 to ja wysiadam. No przestań się wygłupiać, czy zabrałaś prawo jazdy? Chodźmy w domu, wszystko powiem, zimno tu, mam tego dość. Chcesz odegrać rolę gwiazdy? Patrz, zbierają się już gapie. Ty żartujesz, a ci myślą, że to złość. Po co ci to? Teresa, daj spokój, auto nie jest do zabawy. Wyłącz gaz i słuchaj, kiedy mówi mąż. Nie, Teresa, nie setką, nie, nie, nie.